Witam Was serdecznie, moje kochane dzieci, w krainie bajek Dziadzia Bogusia w Görlitz. Dzisiaj Helena Lęckowska opowie Wam opowieść o złotym liściu. Stał w polu domek mały, drewniany. W nim dwie rodziny od dawna mieszkały. Marzenka i Iwonka z oknami od strony drogi. Basia z widokiem na staw i gaj brzozowy. Wiosna w zielone liście ozdabiała drzewa. Jesienią liściem złocistym gaj śpiewał. Wszystkie białe brzozy tak się rozstroiły, czarującymi sukienkami oczy wabiły. Ale przyszły ciemne dni w listopadzie. Wiał wiatr i deszcz padał nieprzerwanie. Spadały listki codziennie w trawę, Basia je zbierała, robiła z nich obrazek, kleiła z nich na kartonie wesołe żaglowce. Miały złote żagle i zabierały dzieci na dalekie wyspy, tam, gdzie słońce świeci. Marzenka i Iwonka zbierać pomagały. Przyglądał się zabawie elfik mały. Nie martw się, brzozo, mówiły dziewczynki. Zobacz, jakie piękne dałaś wyklejanki. Domek będą ozdabiały nam zawsze. Uśmiechała się brzoza, była szczęśliwa, chociaż marzyła o kilku listkach na zimę. Elf o tym wiedział. Pomyślał chwilę i dmuchnął na liście, które pozostały. Mocniej do gałązek drzewa przywarły. Nie pozwoliły się zabrać wiatrowi, chociaż ulał jak szalony po polu. Marzenie brzozy się spełniło. Przytuliła pozostałe listki złote, dopiero na wiosnę pofrunął na pole. A dzisiaj? Jedne spełniają życzenia, inne ślą od brzozy miłe pozdrowienia. Dobranoc, moje kochane dzieci. Życzę Wam pięknych, spokojnych, kolorowych snów. Dobranoc.